To jest nowa karma Tollisana, skomponowana specjalnie na polski rynek. Na razie testuję ją na swoim gołębniku, ale już stwierdzam, że ta karma jest bardzo dobra. Gołębie jedzą ją ze smakiem i daje świetne rezultaty w lotach. Tu mam Bacterial Mega Oil. Młodym daję także Rehvital Elixir. Dosto oregano w proszku, a to specjalnie podaję gołębiom dorosłym. Na swoim gołębniku mam od lat w zasadzie same grondelarsy, a tak dokładnie mówiąc w 50% grondelarsy. Robię z nimi krzyżówki z innymi świetnymi gołębiami. To są naprawdę wspaniałe ptaki o niebieskim upierzeniu. Das sind überwiegend alles Grondelas, 50% Grondelas, immer blaue Tau. Futter habe ich den Przez cały okres zimy i pierzenia karmiłem w następujący sposób. Trochę karmy Tollisan Special One, to jest karma energetyczna z dodatkiem nasion oleistych. Następnie dodawałem inną karmę Tollisana, karmę Tollisan The Special One Sprint. Na koniec dosypywałem jeszcze super dietę z Tollisana. Wszystko dokładnie mieszałem i tak otrzymaną mieszanką karmiłem przez cały okres pierzenia i zimy. Zauważyłem, że tę karmę gołębie zjadały w 100%. Nic nie pozostawało niezjedzone w karmniku. To w znaczny sposób wpływa na upierzenie gołębi. Co prawda dzisiaj już karmiłem, ale sypnę im jeszcze trochę. Wszystkie dzisiaj dostały karmę do syta. Muszę jeszcze raz powiedzieć, że nową karmę Tollisan wyjadają perfekcyjnie. Ta karma jest po prostu niesamowita. Jeszcze się z tym nie spotkałem. To jest świetna karma na cały rok, na pierzenie się zimę. Przez dodatek nasion oleistych gołębie mają perfekcyjne upierzenie. Do picia codziennie podaję toliamin, żeby pióra były jeszcze doskonalsze. Tak utrzymuję swoje gołębie w doskonałej formie. Są zdrowe i mają perfekcyjny wygląd. To jest obecnie w sporcie gołębi bardzo ważne, żeby przez 365 dni w roku mieć zdrowe gołębie. Karma, mówię wam, jest naprawdę rewelacyjna. Muszę wam powiedzieć, że u Grzegorza dostaniecie perfekcyjną karmę o znakomitej jakości. Poznacie to po tym, że wasze gołębie wyjedzą ją całą i będą zdrowe. Troszeczkę tłuszczu, troszeczkę energii, trochę diety, to jest dobre. Kiedy gołębie wrócą po locie, dostają super dietę lekkostrawną, ale sytą karmę. Do wody dostają toliamin, a na karmę daje im jeszcze immunol. Toliamin i immunol to białko, a lekkostrawna karma jest ważna, aby nie obciążać gołębia po wyczerpującym, stresującym locie. Musimy uspokoić przewód pokarmowy, podając super dietę. Po kilku dniach dostają The Special One Sprint, którą można początkowo mieszać z super dietą. Gołębie zaczynają chętniej trenować. Ważne jest, żeby po połowie tygodnia dodać jeszcze Tollisan Sprint Energy, wysokotłuszczową karmę energetyczną. Ważne jest, że ta karma zawiera słonecznik łuszczony, który jest wysokoenergetyczny. Energia musi iść z tłuszczu. Na końcu tygodnia musimy tę wysokotłuszczową energetyczną karmę podawać samą. Słonecznik łuszczony jest szczególnie ważny, bo to jest czysta energia. To jest bardzo ważne.